WrestleMania 35 miała w swoim czasie bardzo ciekawą podbudowę i na sporą część wag z tej gali naprawdę chciało się czekać i zapowiadało się na bardzo dobre show. Powrót po 5 latach Batisty, wyczekiwana życiowa szansa Kofiego Kingstona, Rollins mający możliwość powrotu na szczyt WWE, no i oczywiście pierwsza w historii walka kobiet w main evencie WrestleMania. Ta gala obecnie może być uznawana za niedocenianą, jednak zebrała kilka niezwykle ciekawych momentów, do których dzisiaj wrócimy. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Marcel Rutkowski z What is Wrestling, a oto 7 rzeczy, które definiują WrestleMania 35. Zapraszam też oczywiście do zostawienia subskrypcji na naszym kanale po więcej tego typu filmów, a także dawkę wielu naszych produkcji związanych z WrestleMania 38. Brock Lesnar otwiera galę. Droga do WrestleMania 35 była dosyć specyficzna przez fakt, iż mieliśmy 2, a nawet tak naprawdę 3 walki, które spokojnie mogły zamknąć tę galę. Kofi i jego wielki moment, Lesnar i Rollins w wielkim rewanżu za 2015 rok i faktyczny już main event, czyli Triple Threat kobiet. W momencie ogłoszenia tego ostatniego walku wieczoru zaczęto się zastanawiać, co to oznacza dla walki o mistrzostwo Universal. Wydawało się dziwnym, by tak wielkie zestawienie, jakim było starcie Brocka z Sethem, było gdzieś pomiędzy Mysterio kontra Joe, a Shane kontra Miz. Ostatecznie WWE wyszło z tego znakomicie, gdyż główną galę rozpoczął szokująco Paul Heyman, który wyszedł przed szereg i powiedział: jeśli nie zamykasz, to otwórz. Tym sposobem zwycięzca Royal Rumble meczu z 2019 roku Seth Rollins zmierzył się z Brockiem Lesnarem w openerze WrestleMania 35, co brzmi wręcz abstrakcyjnie, ale jakże ciekawie. Dzięki temu zwrócili oczy wszystkich na siebie i dostaliśmy szybki, krótki i bardzo emocjonujący pojedynek, który wygrał Seth Rollins, w końcu wygrywając mistrzostwo Universal. Jedyny moment Iconics. Tytuły mistrzowskie kobiet Tag Team od samego początku miały słabą opinię wśród fanów, głównie dlatego, że wiedzieliśmy, iż nie będzie to ani trochę interesujący tytuł. Po wprowadzeniu ich na Elimination Chamber 2019, na WrestleMania Sasha i Bayley broniły tych pasów Fatal 4-Way'u, znają Jax i Tamino, Beth Phoenix i Natalią oraz The Iconics. Faworytkami społeczności były oczywiście te ostatnie, gdyż chciano, by w końcu coś osiągnięli w WWE po tak długim czasie posuchy. Billy Kay i Peyton Royce wygrały dzięki swojemu sprytowi i osiągnęły jedyne mistrzostwa w trakcie ich przygody w tej federacji. Wszyscy wiedzieli, że są utalentowane i że zasługują, by trzymać te tytuły jak najdłużej, bo są w stanie wyciągnąć z nich absolutne maksimum i straciły je dopiero w sierpniu, jednak to już był początek ich końca. Doctor of Faganomics. Występy Johna Cena w WWE po WrestleMania 33 powoli stawały się rzadkością, więc jak kiedyś był on dla wielu najbardziej znienawidzoną postacią przez dominację, tak potem już fani go z wielką chęcią wyczekiwali. W pewnym momencie w 2019 roku zaczęły się pojawiać spekulacje o potencjalnym występie podczas WrestleMania 35, jednak nadal to były tylko plotki. Ostatecznie podczas samego show swój segment otrzymał Elias, który w tamtym czasie był wciąż zawodnikiem zbierającym ogromne reakcje wśród fanów. Po klasycznym wyzywaniu wszystkiego i wszystkich, ex-Samsonowi przerwał film, który raczej nie wskazywał na nikogo szczególnego. Na jego koniec jednak wybrzmiała dobrze znana wejściówka Johna Ciny z wczesnych lat jego kariery i wtedy wszystko było jasne, Doctor of Faganomics powraca. Wiadomo, był to tylko jednorazowy występ, jednak właśnie przez takie momenty najchętniej wspomina się WrestleMania. Koniec kariery Kurta Angle'a. Podczas drogi do WrestleMania zapowiedziano, że na największej ze scen dojdzie do ostatniej walki w karierze Kurta Angle'a. Złoty medalista olimpijski to niezwykle zasłużona osoba w świecie wrestlingu, nie tylko w WWE, ale też przecież w TNA, a nawet w New Japan czy na scenie brytyjskiej, gdzie zaliczył występy. Dla wielu z pewnością był to koniec pewnej ery, gdyż Angle od początku do końca swojej kariery stawał na wysokości zadania i dawał fanom to, czego chcieli, oglądając tę rozrywkę sportową. Pytaniem jednak było to, kto będzie przeciwnikiem Karta. Mówiło się o Jasonie Jordanie, który przecież przez jakiś czas miał story o byciu zaginionym synem Angle'a.
U niego jednak problemem była kontuzja, która zmusiła go do zakończenia lub też w najlepszym wypadku zawieszenia kariery. Mówiło się o potencjalnym powrocie Neville'a, na który czekano od dawna, czy też Sheltonie Benjaminie, który był partnerem Kurta przez długi czas. Ostatecznie wyszło na Barona Corbina, co oczywiście zawiodło wszystkich fanów, którzy liczyli na naprawdę wielki koniec kariery, a wyszła klapa. Ostatnia walka Batisty. Nie tylko Angle zaliczył na WrestleMania 35 swoją ostatnią walkę w karierze, bo do tego doszło też w przypadku Batisty, który raczej już nie wróci, patrząc na jego karierę w Hollywood. W jego przypadku było to zdecydowanie bardziej atrakcyjne, bo zmierzył się ze swoim legendarnym rywalem Triple H'em, któremu chciał udowodnić, że nadal istnieje. Story oparte na wspomnieniach, brutalnym ataku na Ricku Flairze podczas jego imprezy urodzinowej i równie brutalnym starciu podczas WrestleMania w No Holds Barred matchu. To się naprawdę dobrze oglądało przez te tygodnie podbudowy, jednak mało kto wierzy w przyjemną walkę na największej ze scen. Mimo tego, że to było starcie bez żadnych zasad, co oczywiście dawało większe możliwości zatuszowanie problemów ringowych tak rzadko występujących zawodników. Ostatecznie przynajmniej mi się bardzo spodobał ten pojedynek, porównując go do moich początkowych oczekiwań. Wiadomo, że nie był to jakiś klasyk, ale chyba nie można było się zawieść na tym, co zobaczyliśmy, no chyba, że ktoś oczekiwał Five Stara. Najważniejszym jednak był oczywiście wynik, który pamiętam, że nawet u mnie i Donera był tematem długich rozważań, gdyż obstawialiśmy zakończenie kariery Lesnera przez Huntera. Ostatecznie jedyną osobą, która tam zakończyła karierę, był Batista, który ruszył w pełni do kariery w Hollywood. Kofi Kingston dokonuje niemożliwego. Droga do WrestleMania w 2019 roku stała pod znakiem największego ruchu wśród fanów od 2014 roku i Daniela Bryana. To, jakim szturmem wziął SmackDown Kofi Kingston, jest naprawdę niesamowite. Było to większym szokiem niż Danielson, gdyż ten i tak już był gwiazdą. W przypadku Kofiego chyba nikt się nie spodziewał, że kiedykolwiek zostanie solowym mistrzem wyżej niż w midcardzie, a tym bardziej, gdy takim sukcesem było The New Day. Wtedy też tak naprawdę tą większą gwiazdą wydawał się być Mustafa Ali, który nagle niespodziewanie wszedł w obrazy tytułu mistrzowskiego. Do dziś pamiętam, jak fani byli zniesmaczeni podczas Fastlane, gdy Owens, Bryan i właśnie Ali walczyli o mistrzostwo WWE, a ten ostatni został wygwizdany i leciały z trybun mocne chanty na korzyść Kofiego. Ostatecznie mówi się, że Kofi zastąpił Aliego w planach na WrestleMania, a story prowadzące do walki z Bryanem było doskonałe i chciało się powiedzieć, że cały świat wrestlingu był za Kingstonem. Jednakże ciężko było uwierzyć w jego wygraną, a jednak Kofi pokonał czysto Daniela i został mistrzem WWE, spełniając marzenia wielu fanów. Wyprzedził o ponad 2 lata Sting Biggiego i z pewnością jest to jeden z tych najprzyjemniejszych momentów ostatnich lat na WrestleMania. Cieszył też fakt, że WWE naprawdę posłuchało fanów w tamtym momencie, a Kofi Mania wydarzyła się, co wydawało się nieprawdopodobne. Kobiety w main evencie. Zakończenie rewolucji kobiet w WWE, coś co nigdy wcześniej nie miał takiego star poweru jak wtedy. Od kilkuminutowych walk, przez Battle Royale omianą Miss WrestleMania, który i tak wygrał mężczyzna, aż do walk godnych największej ze scen. Sasha, Becky i Charlotte dały świetny triple threat w 2016, jednak nadal największym marzeniem fanów kobiecego wrestlingu był upragniony main event. Gdy tylko zadebiutowała Ronda Rousey, wydawało się pewnym, że pójdzie ona do walki wieczoru i tak też się stało, chociaż droga do niej nie była usłana różami. Wyczekiwana walka z Becky na Survivor Series została przełożona na WrestleMania, by potem nieoczekiwanie zastąpiła ją Charlotte Flair. Z tego też się zrobiła walka o oba tytuły mistrzowskie kobiet, i Raw i SmackDown, i choć fanom się nie spodobała decyzja o dodaniu córki Ricka Flaira, to wiadomo było, że poziom walki będzie przynajmniej dobry. Informacja o ogłoszeniu tego pojedynku main eventem WrestleMania obiegła oczywiście cały świat. Było to ogromne wydarzenie dla rozrywki. Walka raczej sprostała oczekiwaniom, chociaż z pewnością mogła być ona lepsza, a tym bardziej patrząc na jej zakończenie, które wprost było błędem z kilku stron. Szkoda, że to było takie zwieńczenie tej najważniejszej walki w historii kobiecego wrestlingu, jednak najważniejsze, że nie wpłynęła ona na wynik, który raczej i tak miał dać zwycięstwo Becky Lynch. I tak wygląda nasza lista 7 rzeczy, które definiują WrestleMania 35. Która z nich zapadła Wam najbardziej w pamięci? Dajcie nam znać w komentarzach. Dziękuję wszystkim wspierającym naszego kanału, a szczególnie Just Hexu.
Tak więc ja nazywam się Marcel Rutkowski z What is Wrestling. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.